Znajdujemy się na starym cmentarzu w Zduńskiej Woli. Cmentarzu, który na pierwszy rzut oka jest cmentarzem przeciętnym, może mało ciekawym, lecz skrywa pewne swoje tajemnice. Dzisiaj pokażemy kilka z nich, zaprezentujemy kilka ciekawostek. Teren dzisiejszej starej nekropolii przy ulicy Łaskiej pierwotnie tworzył zespół trzech cmentarzy wyznaniowych, ale po kolei. Zacznijmy od najstarszego cmentarza. Najstarszą nekropolią przy ulicy Łaskiej jest cmentarz katolicki. Jak doszło do powstania tego cmentarza? Otóż od roku 1810 władze zwierzchnie zadecydowały o zamykaniu cmentarzy przykościelnych. I również ten cmentarz przy ulicy Kościelnej, przy którym chowano dotychczas przy parafii w Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny, też z czasem został wygaszony. Dokładnie 12 kwietnia 1811 roku uroczyście otwarto i poświęcono tutejszy cmentarz katolicki przy ulicy Łaskiej. Oczywiście pierwotnie mniejszy i zawierający mniej nagrobków. Tutaj również zlokalizowano i wybudowano dla celów przedpogrzebowych kaplicę, niewielki kościółek pod wezwaniem Świętego Krzyża. Ta kaplica, która się dzisiaj znajduje za moimi plecami, która jest pod wezwaniem podwyższenia Świętego Krzyża, niedokładnie znajduje się w tym samym miejscu, gdzie znajdowała się historyczna kaplica. Ona znajdowała się troszeczkę w głębi cmentarzu, ale właśnie tutaj, w tym miejscu, w okolicach tej obecnej kaplicy części katolickiej, jest najstarsza część tego cmentarza. Oczywiście z czasem ten cmentarz był powiększany, z czasem rozrastał się, oczywiście dochodziły nowe pochówki i także cmentarz ten w końcowym efekcie dzisiaj osiąga prawie 3,5 hektara. Kolejnym cmentarzem, który tworzy dzisiejszy cmentarz przy ulicy Łaskiej, był tak naprawdę zanikły już dzisiaj cmentarz, a bardziej kwatera dla wyznania prawosławnego. Odwiedzający cmentarz jeszcze mogą zobaczyć nieliczne nagrobki tego wyznania na tutejszym cmentarzu. Na pewno już w latach 30. XIX wieku ten cmentarzyk był tutaj zorganizowany, o czym informowali wizytatorzy cmentarza katolickiego, zapisując, że cmentarz prawosławny był odgrodzony od cmentarza katolickiego wykopanym rowem. Była to zapewne niewielka kwatera, niewielki cmentarzyk, w którym byli przeważnie chowani urzędnicy carscy, a także ich rodziny, które tutaj osiedliły się w wyniku zaborów, w wyniku rozbiorów Polski, a także później w okolicy Zduńskiej Woli znajdowało się miasto powiatowe jak Sieradz, czy niedaleko Kalisz, miasto gubernialne, gdzie stacjonowało wojsko carskie i także ci urzędnicy carscy w większości byli wyznania prawosławnego, stąd te nagrobki prawosławne na tutejszym cmentarzu. Ostatnią częścią, którą tworzy dzisiejszy cmentarz przy ulicy Łaski, to cmentarz ewangelicko-augsburski. Znajdujemy się właśnie na jego terenie. Cmentarz powstał troszeczkę później niż część katolicka, bo w roku 1827 Stefan Złotnicki, dziedzic miasta i założyciel miasta, ofiarował miejscowym ewangelikom 273 pręty ziemi. Czyli to jest jakieś pół hektara terenu, właśnie też przy ulicy Łaskiej. Ten cmentarzyk również pierwotnie był mniejszy. Przez lata oczywiście zmarłych przybywało, należało cmentarz poszerzyć, rozbudować. Dwukrotnie za czasów pastora Edwarda Bernera cmentarz poszerzano, a także w roku 1912 całkowicie cmentarz osiągnął linię dzisiejszej ulicy Kobusiewicza. Ciekawostką jest to, że w roku 1930 notowano, że na tym cmentarzu spoczywało aż 14 tysięcy zmarłych. To tylko dane dla cmentarza ewangelickiego. Warto zwrócić uwagę, że do roku 1939 ani katolicy nie mogli być chowani na cmentarzu ewangelickim, ani ewangelicy na części katolickiej. Po prostu zabraniały temu
reguły religijne, a także warto zwrócić uwagę na to, że dzisiaj te cmentarze nie są odgrodzone żadnym płotkiem, żadnym murkiem, a już w XIX wieku, jak notowali wizytatorzy cmentarza, cmentarz był dosłownie ogrodzony parkiem sztachetowym, który dzielił cmentarz katolicki i cmentarz ewangelicki. Do tego jeszcze część tak zwana prawosławna, która dzisiaj praktycznie nie istnieje, i te trzy cmentarzyki tworzą współczesny cmentarz stary przy ulicy Łaskiej. A teraz odwiedzimy nagrobki niektórych zasłużonych ludzi dla tego miasta. Zapraszam na historyczny spacer po cmentarzu. Pierwszym nagrobkiem, który odwiedzamy, to jest nagrobek dosyć mało okazały, jak na takiego człowieka. To nagrobek Florentyna Rygockiego. To burmistrz z Duńskiej Woli w latach 1874-1883. Burmistrz, jakbyśmy to określili, czasu kryzysu. Nawet jego nagrobek jest troszeczkę taki, pokazuje ten kryzys w mieście. Co za czasów tego ów burmistrza się działo w Zduńskiej Woli? Otóż oprócz panujących epidemii różnego rodzaju, również miasto oczywiście starało się i pozyskiwało nowych mieszkańców, czego przykładem jest to, że w czasie jego kadencji w mieście pracowało 1836 warsztatów tkackich, a także w roku 1876, jak dowiadujemy się z tabliczki, otwarto w mieście stację telegraficzną. To też zasługa Florentyna Rygockiego. Za jego kadencji również rozpoczyna działalność Ochotnicza Straż Pożarna, a także bardzo intensywnie stara się u władz powiatowych, powiatu sieradzkiego, u władz guberialnych w guberni kaliskiej o to, aby władze te pomogły, czy to przy otwarciu kasy oszczędnościowo-pożyczkowej, czy przy wybudowaniu rzeźni. Te plany oczywiście w niedługim czasie później udaje się spełnić i te instytucje w mieście powstają. Burmistrz czasu kryzysu zmarł w zaledwie w wieku lat 50, w roku 1887, pochowany przy głównej alei tutejszej części katolickiej cmentarza przy ulicy Łaskiej. Kolejną osobą spoczywającą przy głównej alei cmentarza katolickiego jest Kazimierz Maciejewski. Nagrobek wykonany co prawda z lastriku, może mały, ciekawy, ale skrywa szczątki bohaterskiego chłopca. To Kazimierz Maciejewski, uczeń miejscowego gimnazjum imienia Kazimierza Wielkiego, ochotnik do wojny polsko-bolszewickiej, ochotnik 205 Ochotniczego Pułku Piechoty imienia Jana Kilińskiego, który walczył przeciwko bolszewikom w roku 1920. Śmiertelnie ranny w bitwie z wojskami litewsko-sowieckimi pod Oranami trafił do szpitala w Grodnie, gdzie 8 października 1920 roku niestety zmarł. Staraniem miejscowego dyrektora gimnazjum Kazimierza Wielkiego, księdza Władysława Wojtasika, a także zapewne rodziny, ciało zmarłego zostało przetransportowane tutaj na cmentarz Zduńskiej Woli i z honorami przy głównej alei pochowane. Kazimierz Maciejewski poległ w bardzo młodym wieku. I to przyczyniło się do tego, że miejscowe grono pedagogiczne, gimnazjum, a także uczniowie i dyrekcja szkoły postanowili chłopakowi ufundować tablicę w miejscowym kościele katolickim przy ulicy Kościelnej. Na tej tablicy oprócz jego imienia i nazwiska znalazło się imię drugiego ucznia miejscowego gimnazjum, Czesława Wilczyńskiego. I to oni polegli w wojnie polsko-bolszewickiej. To oni właśnie tutaj ze Zduńskiej Woli wyruszyli w daleką drogę na wschód i tam zostawili swoje życie.
Kolejnym historycznym nagrobkiem na tutejszym cmentarzu jest nagrobek Jana i Jakuba Kreiterów. Są oni pochowani na części ewangelickiej tutejszego cmentarza. Byli oni z wyznania Hernhutami. Kim byli Hernhuci? Otóż to są bracia morawscy. W swojej doktrynie, ideologii religijnej bardzo nawiązywali do braci czeskich. Hernhuci w Zduńskiej Woli osiedlili się w roku 1845. W roku 1865 wybudowano pierwszy dom modlitwy. Okazały pomnik braci Kreiter, jak widzimy, został wykonany w zduńskowolskim warsztacie kamieniarskim Piotra Bogusławskiego. O tym informuje nas inskrypcja umieszczona z boku nagrobka. Jan Jerzy Kreiter z zawodu był zegarmistrzem. To on pod koniec XIX wieku stał na czele wspólnoty braci morawskich w Zduńskiej Woli. Z kolei po drugiej stronie nagrobka informuje nas inskrypcja, że jest pochowany Jakub Kreiter, a dokładniej Jan Jakub Kreiter, rodzony brat Johana Jana Kreitera, który zmarł w roku 1905. Jakub Kreiter to także ojciec Wilhelma Emila Kreitera, wybitnego działacza społecznego w Zduńskiej Woli, a także inżyniera budowlanego, który to nadzorował budowę nowej kaplicy w okresie międzywojennym dla braci morawskich przy ulicy Złotnickiego 23, czyli dzisiejszego budynku komendy chówca ZHP. Ten kształt, ta bryła architektoniczna, to właśnie zasługa Wilhelma Emila Kreitera, w jakim dzisiaj harcerze goszczą, czyli kiedyś kaplica kościół braci morawskich. Ta wspólnota tak naprawdę z chwilą wybuchu II wojny światowej, a już na pewno po 1945 roku tutaj na terenie Zduńskiej Woli zanikła. Miejscowa wspólnota braci morawskich już w okresie międzywojennym, a także i nawet wcześniej współpracowała z miejscowym kościołem anglicko-augsburskim, ponieważ w ich doktrynie religijnej tak naprawdę były to dwa te same ruchy protestanckie. Znajdujący się na części ewangelickiej nagrobek, okazały nagrobek braci Kreiter, został wykonany z piaskowca. Odwiedzamy dzisiaj ostatni już nagrobek. Nagrobek księdza pastora Edwarda Bernera i jego żony Marii. Ksiądz pastor Edward Berner to proboszcz i pastor miejscowej parafii ewangelicko-augsburskiej w latach 1856-1910, ale przede wszystkim wybitny zduńskowolski społecznik i gorący patriota. Gdy przyszła chwila próby w roku 1863, gdy wybucha powstanie styczniowe, wygłasza pobudzające kazania. Pomaga uczestnikom powstania, za co jest również więziony i prześladowany. To też człowiek, który doprowadził do wybudowania w rekordowo szybkim tempie kościoła, nowego murowanego kościoła ewangelicko-augsburskiego w Alejkach. Bo w latach 1866-1868, czyli w ciągu zaledwie 3 lat, dokonano rzeczy niemożliwej. Oddano duży i piękny kościół dla protestantów. Przy udziale aż 19 pastorów odbyła się konsekracja świątyni 31 marca 1868 roku. Ksiądz Berner, choć nie urodził się w Zduńskiej Woli, bo był synem pastora Ignacego Bernera, a urodził się aż w Płocku, tak naprawdę poświęcił całe swoje życie pracy dla ukochanej Zduńskiej Woli. Był on radnym miejskim, prezesem miejscowej ochotniczej straży pożarnej, a zresztą i założycielem tej jednostki i wieloletnim działaczem. Organizował pomoc dla ubogich i bezdomnych. To także on popularyzował czytelnictwo i dążył do utworzenia w mieście biblioteki przez powołanie Towarzystwa Czytelniczego i Bibliotekarskiego w naszym mieście. Pastor Berner to również budowniczy szkoły, a także domu parafialnego dla miejscowych protestantów. Z kolei Maria Berner z domu Rau to zasłużona dla Zduńskiej Woli filantropka.
to ona była założycielką w roku 1902 roku Towarzystwa Pomocy Biednym, a także razem z Kamilą Opilińską założyły ochronkę dla 45 biednych dzieci na terenie miasta. To ona interesowała się dziećmi niedożywionymi, głodnymi, a także bezdomnymi osobami na terenie miasta, wspierając ich jak tylko mogła. Również w tym celu z jej inicjatywy po śmierci męża Edwarda Bernera w 1910 roku przygotowywano się do budowy domu opieki dla starców i kalek, czyli dzisiejszy Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Łaskiej. W niedługim czasie ten budynek został wybudowany i oddany do użytkowania na rzecz miejscowej parafii. Także małżeństwo Bernerów zapisało się jako gorliwi patrioci i zwłaszcza ludzie, którzy wywarli duże znaczenie w życiu politycznym, społecznym, a także gospodarczym naszego miasta. Na nagrobku małżeństwa Berner zachowała również się sygnaturka zakładu kamieniarskiego, którym został pomnik wykonany. Odczytujemy z niej, że wykonawcą pomnika małżeństwa Berner był Henryk Kwitzner z Łodzi. Co ciekawe, pomnik musiał naprawdę dużo kosztować, bo został wykonany z czarnego marmuru.